Dzisiaj sprawa bardzo poważna, bo kiedy ksiądz mówi o dzieciach, to niestety ten świat doprowadził do tego, że kojarzy się to jednoznacznie z jednym. Trudny temat i nie będziemy się bali go podejmować w kontekście słów Jezusa, który dzisiaj także mówi o dzieciach. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Jezu obecny w białym kawałeczku chleba, który przychodzisz i zmieniasz. Zmieniasz nasze myślenie, patrzenie, podnosisz nas, umacniasz, porządkujesz najróżniejsze rzeczy w naszym życiu. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie z bardzo trudnym tematem, bardzo wielkimi sprawami, które składamy u Twoich stóp, które składamy przy Twoim krzyżu. Jezu, chcemy uczyć się tego, czego od nas wymagasz. Prostoty, a jednocześnie uczciwości wobec wszystkiego, przez co nas prowadzisz. Ty wołasz przez usta sługi świętego Pawła, że miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Wobec najróżniejszych sytuacji z naszego życia my składamy po raz kolejny nadzieję w Tobie, Boże utajony i obecny. Działaj w nas, przenikaj nas, uzdrawiaj nas. Czyń wszystko, czego potrzebują dzisiaj ci najbardziej dotknięci cierpieniem spośród nas. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak bardzo groźnie wyglądała ta zapowiedź na samym początku filmiku, no ale temat jest szalenie ważny. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejsza Ewangelia, jak słyszeliśmy przed chwileczką, mówi o relacji Jezusa do dzieci i mówi o tej pięknej relacji. Oczywiście my do końca w pewien sposób nie zrozumiemy tego, co Jezus przeżywa i co przeżywają apostołowie te 2000, ponad 2000 lat temu, kiedy dziecko w Izraelu nie miało takich praw, jakie ma dzisiaj. Dzieci tak naprawdę nie liczyły się, upraszczając, kiedy weźmiemy słowniki biblijne, kiedy zobaczymy, w jaki sposób dzieci traktowano w ogóle jako ludzie. I ta reakcja apostołów jest bardzo prawdziwa wobec sytuacji, która wcześniej panowała. I Jezus zmienia to całkowicie. Pokazuje wartość tego małego człowieka. Pokazuje piękno tego małego człowieka. Zobaczcie, jak niesamowicie zmienia naukę Jezus wobec tego wszystkiego, co w ówczesnym Izraelu panuje. Mówiliśmy sobie kilka tygodni temu, że po pierwsze dowartościowuje rolę kobiety. To jest w ogóle niesłuszne, jeżeli jakieś panie feministki na przykład mówią, że chrześcijaństwo zniszczyło godność kobiety i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach i co przyniósł Jezus. To jest zupełnie odwrócenie wartości. To jest pokazanie godności kobiety równej godności mężczyzny. Jezus pokazał to, na co nawet Jego uczniowie się oburzali. Już nie mówię o faryzeuszach czy o żadnych piśmie, bo ci to w ogóle mieli problem z tym, kiedy on rozmawiał z kobietami, a kiedy na przykład spotkał się z tą przy studni. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment z 4 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Rozmawia z kobietą. Jeszcze jaką? Więc ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak powiedzieliśmy sobie, jeszcze inny aspekt nauczania Jezusa, który dowartościowuje to, co dowartościowane nie było, czyli szacunek do dziecka w Izraelu. I mnie mój profesor z homiletyki mówił, jeżeli chcecie robić rzeczywiście słowo, dawać słowo
przeżarte, cytując może w taki kolokwialny sposób, trochę dużo, dużo bardziej piękne określenie księdza Jana Twardowskiego, cytując wiersz Kapłanie Święta Krowo, przeżuwaj Boże Słowo przez cztery żołądki teologii moralnej, pastoralnej, fundamentalnej, no dogmatyczną zgubiłem, i dawaj nam świeżego, niesfałszowanego mleka i nie bądź już Bożą krówką, co lata i mleka nie daje. Znacie ten wiersz? Być może niektórzy tak. To kiedy weźmiemy to słowo wobec dzisiejszych realiów, to co widzimy? No zatrważające rzeczy. Wczoraj jechałem z człowiekiem, którego dopiero co poznałem, i no, prezentował on opinię, którą prezentuje dzisiaj w badaniach socjologicznych. Są różne statystyki, od 75 nawet do 90% młodzieży. Słowo ksiądz kojarzy się ze słowem pedofil. To są nasze czasy. Oczywiście ktoś powie, czy to jest... Ksiądz uważa, że to nie jest zawinione, że tak się na przykład młodzieży kojarzy. Nie, nie uważam, że to, nie, że to jest... uważam, że to jest zawinione. Dlaczego? Ano dlatego, że były najdziwniejsze nadużycia, nawet jeżeli to były jednostkowe przypadki, to było to tak bardzo gdzieś nierzeczowo rozliczone, niekonkretnie pokazane, co się z tym księdzem dzieje, że on jest wydalony. W ogóle nie powinno być, jak mówi papież Franciszek, takich przypadków w ogóle w gronie kapłańskim. Absolutnie. Papież Franciszek, na marginesie powiem, że porównuje to do czarnej mszy. No a jeżeli nawet jeden taki przypadek się zdarzył i nie zostały konsekwencje wyciągnięte wobec takiego księdza, no to Kościół traci wiarygodność, biskupi tracą wiarygodność. Jak mówi pani Monika Białkowska, którą cytowałem bodaj we wtorkowym filmiku. I znowu, jakie jest antidotum, jaka jest pokazanie czegoś, co będzie odwrotnością, co będzie pokazaniem chociażby dla młodych ludzi, że nie wszyscy księża to pedofile, choć według statystyk socjologicznych, oceny i ankiet, jak młodzi uważają księży, no, w środowisku młodych, tak się to kojarzy. To ten cytowany człowiek, z którym wczoraj jechałem, no, powiedział mi wprost, no niestety... On przez to wszystko, co nasiąkł, przeglądając najróżniejsze artykuły w ogólnopolskiej prasie, miał takie wyobrażenie. Takie i zapytał mnie, co ksiądz o tym myśli, co ksiądz o tym uważa. Czy ksiądz uważa, że to wszystko jest w porządku? Ja mówię, nie, nie uważam, że to jest w porządku. Niejednokrotnie pisałem o tym artykuły na Facebooku, pokazując, że to jest absolutnie... nienormalna sytuacja, która nigdy nie powinna zaistnieć, która w ogóle tak naprawdę stawia Kościół w sytuacji no, przegranego. Dlaczego? Dlatego, że Kościół przez to traci, jeszcze raz to powtórzę, wiarygodność. I teraz, wiecie, mówiąc o tym antidotum i o tym, co możemy zrobić, wiem, że to niektórych zaboli. My nie możemy bronić się, przepraszam za wyrażenie, za takie uproszczenie, w sytuacji, kiedy gdzieś jest problem księdza pedofila, że to jest nagonka i atak na Kościół. Oczywiście, z drugiej strony mamy świadectwa, przynajmniej iluś księży niewinnie oskarżonych, i nawet wsadzonych do więzienia, którzy wyszli, poddali się całej tej procedurze jako ludzie niewinni, kiedy zdjęto z nich oskarżenia i oni wyszli jako bohaterowie. Niektórzy nie poradzili sobie z tym, pomimo tego, że naprawdę, tak jak chociażby kardynał Per, który świadkowie opłaceni, zmanipulowany proces do tego stopnia, że człowiek po prostu został medialnie zniszczony, kompletnie zniszczony. I on trwał, mówi, no ja nie mam nic na swoją obronę wobec niesłusznych zarzutów. Jak pamiętacie, jeden ze świadków zmarł, drugiego przez to, że kardynał nie protestował, przyjął to w pokorze, powiedział, że niesłuszny wyrok odsiedzi, łącznie z konsekwencjami tego całego wyroku.
Drugi człowiek nie wytrzymał psychicznie, przyznał się do tego wszystkiego, ile pieniędzy, od kogo, kto im zapłacił, ile wzięli, więc takie przypadki także będą. Natomiast nie możemy wszystkiego wrzucać do jednego worka, że z jednej strony to jest atak na Kościół, kiedy zdarzy się, ksiądz pedofil po prostu powinien siedzieć w więzieniu, powinno się go odizolować od wszystkich. I odwrotnie, kiedy ktoś jest niesłusznie oskarżony, to potem bardzo trudno pokazać, jak napisał to ostatnio gdzieś w Gościu Niedzielnym, jeden z księży, którego także niesłusznie oskarżono, zdjąć wszystkie zarzuty, żeby jego nazwisko nie kojarzyło się z wykorzystaniem seksualnym i żeby gazety laickie, które już wydały na niego wyrok, odwołały tego, bo tego nie zrobiły. To się stało także z cytowanym przeze mnie kardynałem. Więc po pierwsze ostrożność, mówię tutaj w kontekście definiowania pewnych postaw, w kontekście oceny, w kontekście nawet obrony kogoś. Po drugie, no nie mówienie, że to jest atak na Kościół w momencie, kiedy są jakieś nieprawidłowości. Jeżeli Kościół nie może sobie poradzić z pewnymi rzeczami, to nie dziwmy się, patrząc historycznie na to, co działo się w Izraelu, że Bóg przysyłał ludzi z zewnątrz, którzy tak naprawdę wskazywali na te rzeczy, które oczyszczały naród wybrany. Tak mamy zapisane w Biblii, jeżeli czytamy Stary Testament. No ale nie chciałbym się tylko na pedofilii w tym momencie oprzeć, choć mam cały czas, mówiąc do Was już kolejny raz przed oczami, przykład, który miałem na ostatniej ewangelizacji na Poland Rock, na którą Was zapraszam, bo Przystanek Jezus to jest jedno z moich ulubionych miejsc duchowego wzrastania i mierzenia się z tym, co naprawdę jest prawdziwą ewangelizacją, nie jakąś taką wymyśloną. Kiedy kupiliśmy bilety na Poland Rock w ubiegłym roku i ewangelizowaliśmy tam przez kolejne dni, to tam podchodzili ludzie i wiecie, i wykrzykiwali niektórzy na widok sutanny: ty pedofilu, ty obrońco dziwisza. Więc no, ja robiłem jako ksiądz, klękałem, mówiłem: przepraszam, jeżeli w jakikolwiek sposób doznałeś krzywdy od Kościoła. Nie wiem, dlaczego tak krzyczysz. I nie zapomnę takiej sytuacji. Gość podszedł, tam rzucił kilka bluzgów, kilka wulgaryzmów i mówi: to ty się nie upierasz, że między wami były takie przypadki? Ja mówię: znam takie przypadki teraz jako ksiądz. Znam takie przypadki, choć pojedyncze, nigdy ich nie powinno być, tych, którzy siedzą w więzieniu. Mówi: to ja chcę z tobą porozmawiać. Rozumiecie, o czym ja teraz mówię? A my musimy jeszcze wrócić na chwilę do Ewangelii. Dlaczego Jezusowi tak bardzo zależy na dzieciach? Dlatego, że dzieci tak naprawdę uczą nas bardzo wiele. Uczą nas prostoty, zaufania, uczą nas zwykłych gestów. Dziecko jest po prostu piękne w swoim pokazywaniu Boga. I dlatego z jednej strony mamy piętnować to, co jest złe i słabe, ale z drugiej strony nie wolno nam teraz wejść w takie sytuacje, w których, nie wiem, ksiądz będzie się bał dziecko pogłaskać po głowie, bo powiedzą o nim pedofil, no bo to jest chore. Ksiądz nie będzie się bał uśmiechnąć do dziecka tylko dlatego, że w opinii to oznacza, że może coś do tego dziecka ma. No nie. No bądźmy normalni w tym nienormalnym świecie. A z drugiej strony, my jako księża musimy robić wszystko, żeby najmniejszej sytuacji nie pokazywać w jakikolwiek sposób, by ona kogokolwiek prowadziła do jakiegoś zadziwienia. Czy ten ksiądz nie ma jakichś dziwnych skłonności? Czy to wszystko jest normalnie? Wracamy do ustawień pierwotnych, do normalności, którą pokazywał nam Jezus. Nawet w obliczu tego cierpienia, nawet w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą. Musimy się nauczyć żyć normalnie wobec wszystkich rzeczy, które się dzieją dookoła nas, i to jest dużo trudniejsze być świadkiem i jaśnieć wobec całego tego galimatiasu, wobec całego tego zaburzonego porządku. Gdzie pisałem, niektórzy Was czytali artykuł, już na koniec to powiem, kiedy miesiąc temu
zaczynaliśmy modlitwę za pana Putina i pana Łukaszenkę. Podzieliłem się z kilkoma osobami z moich współpracowników z fundacji takim doświadczeniem na modlitwie, że widziałem bardzo dużo porozrywanych ciał. Widziałem zniszczone domy, widziałem cierpienie ludzi. I powiedziałem moim braciom, siostrom z fundacji, że po prostu to jest chyba pierwsza wizja, którą miałem na modlitwie, którą chciałbym, żeby się nie spełniła. I proszę Boga, żeby się nie spełniła. Ale miałem takie doświadczenie. I wiecie, dzisiaj wobec tego wszystkiego, co się dzieje, my po prostu musimy błagać Boga o opamiętanie. Musimy błagać Boga o opamiętanie za wschodnią granicą. Być może przyjdzie nam żyć w jeszcze trudniejszych czasach, to znaczy w takich czasach, które kiedy to była wojna o Bejrut, mi dane było pracować w Ziemi Świętej. O tym wam powiem jutro. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, bo już za długo. A dzisiaj proszę was dalej o modlitwę o pokój na świecie w komentarzach. Także proszę o modlitwę za księży. Błagam o tę modlitwę za księży.